Tak. A sąsiednia szkoła, tak zwane liceum pedagogiczne, natomiast z tyłu jest, znaczy była. Obok. Tak. Ćwiczeniówka tak zwana. Szkoła ćwiczeń, tak. Szkoła podstawowa. Numer chyba 2. Tak. Szkoła podstawowa numer 2. Szkoła ćwiczeń, w której zajęcia mieli uczniowie liceum pedagogicznego. Tak. I pamiętasz, Danku, tutaj właśnie w tym miejscu, o które mnie chodzi, w tej chwili pokazuję zresztą, tak, tu stał budynek. Barak taki. No, murowany. No, murowany. W którym była sala gimnastyczna i nasza klasa. U góry, na pierwszym piętrze. To znaczy, do tej sali chodziliśmy do 10 do 11 klasy. Do 10 do 9 klasy. Tak, jak się ruszyło plecami o ścianę, to drzwi się otwierały w klasie. I wtedy niektórzy koledzy nawet wychodzili z lekcji. No na przykład z lekcji języka rosyjskiego. Natomiast do tego budynku, do klasy ósmej, chodziliśmy w którym roku? 50? No, to był rok 50. Do klasy ósmej, to był rok 55, zaczęliśmy chodzić. I wtedy zmarł, zaraz, jak to było? Pali. No właśnie, ale on chyba zmarł w 53 roku, nie? No ale czy mamy to wspominać? No właśnie. Utrwalił właśnie ten gmach. Chodziliśmy do tej szkoły. Tak. Przez ostatni rok, 59 szkoły. No tak, bo wcześniej rzeczywiście chodziliśmy. Po 3 lata chodziliśmy na 1 maja. Na 1 maja, racji. A potem nastąpiło połączenie. Tylko do 11 klasy. Tak. W tej chwili robię zbliżenie na okna szkoły wychodzące na nad jezioro. Także fantastycznie. No dzisiaj trochę jest za zimno. Troszeczkę zimno. Ale zobacz, ile szkrabów wpływa. Ostry. Wielki miłośnik kajakarstwa. Żeglarstwa. Żeglarstwa. Z którym byliśmy na wielu, wielu spływach kajakowych. No nie przesadzaj, na wielu, na 3. No na 3. Ale każdy taki spływ to trwał.
dwa tygodnie minimum. To były Mazury. Jeden był od Elbląga, drugi od Suwałk zaczynał się, a trzeci, ostatni, w którym brałem udział, to właśnie ze Szczecinka wypływaliśmy. Do Gorzowa Wielkopolskiego dopłynęliśmy, jeżeli dobrze pamiętam.